Możemy? Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Szanowni Państwo, metody, jakie Unia Europejska proponuje w walce z kryzysem energetycznym, zaczynają coraz bardziej przypominać politykę gospodarczą Związku Sowieckiego. Dwa dni temu usłyszeliśmy z ust Ursuli von der Leyen na konferencji prasowej propozycje Unii Europejskiej związane z aktualną sytuacją energetyczną w Unii. To, co zostało powiedziane na tej konferencji, to były pomysły mało kontrowersyjne, mało ambitne, można na ich temat mieć różną opinię, ale tak naprawdę nie zdarzyło się tam nic rewolucyjnego. Dużo ciekawiej zrobiło się za to kilka godzin później, kiedy dziennikarze napisali o treści dokumentów niezaprezentowanych na tej konferencji, treści dokumentów, z których wynika, że Komisja Europejska zamierza forsować wprowadzenie maksymalnej ceny 200 euro za megawattogodzinę na energię elektryczną w całej Unii Europejskiej oraz drugie postanowienie o obowiązkowej redukcji generalnego zużycia energii elektrycznej w całej Unii o 10%. Powtórzę jeszcze raz, żeby to dobrze dotarło, żebyście Państwo dobrze zrozumieli, o czym my mówimy. Mówimy o cenach maksymalnych i mówimy o obowiązkowym obniżeniu zużycia prądu, czyli obowiązkowym obniżeniu poziomu życia wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. To są metody, które ćwiczyło już poprzednie pokolenie komunistów, pokolenie, które rządziło w bloku sowieckim. Ceny maksymalne mogą bardzo łatwo doprowadzić do tego, że firmy energetyczne po prostu przestaną produkować energię, a obowiązek obniżenia poziomu życia, no cóż, mówi sam za siebie, tak? Obniżenie poziomu życia nie jest odpowiedzią na kryzys, jest skutkiem tego kryzysu i to, co Unia robi, to jest tak naprawdę po prostu rozłożenie rąk, kapitulacja i stwierdzenie, że no jest ciężko, będziemy musieli z tym żyć. To, co Unia powinna zrobić, to rzeczywiście poszukiwać rozwiązań, które zabezpieczą nowe źródła energii, które dadzą impuls do rozwoju energetyki atomowej, które wykorzystają pozycję negocjacyjną Unii jako wielkiej organizacji międzynarodowej do zabezpieczenia korzystnych kontraktów na dostawy surowców z nowych kierunków, innych niż Rosja. Tutaj Unia nie ma nic do zaproponowania, nie ma żadnych działań, żadnych rozwiązań. Są za to komunistyczne propozycje, które mają uderzyć w europejską gospodarkę, pogorszyć sytuację życiową Europejczyków i które już dzisiaj mają zostać zaakceptowane, przyjęte na Radzie Europejskiej. Wzywamy rząd polski, żeby wyraził na dzisiejszym szczycie Rady Unii Europejskiej twardy sprzeciw wobec tych propozycji. Proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Machulskiego, rzecznika partii Korwin. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, doskonale wiemy z historii, że państwa komunistyczne, tak jak Związek Radziecki czy Chiny Mao Tse-tunga, zawsze w jakiś wydumany sposób próbowały walczyć z naturalnymi różnymi procesami, z problemami, które same sobie wymyśliły i w tym kierunku zmierza również obecnie niestety Unia Europejska. No, wprowadzenie tych cen maksymalnych na prąd, czy też działania w innych państwach Unii Europejskiej, które obawiamy się, że być może nastąpią na poziomie całej Unii, sprawiają, że możemy rzeczywiście obawiać się nadchodzącej zimy. W niektórych państwach Unii Europejskiej są wprowadzone limity na to, ile stopni może być w biurach w czasie zimy, ile można się kąpać, jak długo można mieć włączone witryny sklepowe, więc to wszystko jest bardzo upokarzające dla Europejczyków i pokazuje, jak bardzo upadliśmy jako Europa i jest to między innymi skutek działań Unii Europejskiej, która miała być tym rozwiązaniem na wszystkie problemy Europy, że Polska sama nie wynegocjuje sobie dobrych kontraktów na węgiel, na gaz, na ropę naftową. Natomiast Unia Europejska, 27 państw, lepiej sobie z tym poradzi, będzie miało lepszą pozycję negocjacyjną. Natomiast okazało się to oczywiście wielką bzdurą, dlatego że Unia Europejska nie skupia się na tym, co jest faktycznie potrzebne, nie stara się być tą wspólnotą gospodarczą, jak to było u jej zarania, tylko stara się być raczej takim odgórnym rządem, który stwierdzi, że od dzisiaj mamy mieć takie, a nie inne wyniki, wszyscy mają się dostosować. Natomiast natura, rynek tak po prostu nie działają. Śmieszny jest również ten postulat Unii Europejskiej, żeby o 10% zmniejszać zużycie energii elektrycznej, co w porównaniu do lat poprzednich. Przecież przy wyższych cenach energii elektrycznej wiadomo, że konsumenci będą ją oszczędzać, że zużycie energii elektrycznej będzie mniejsze ze względu na wysokie ceny. To są naturalne procesy, natomiast Unia Europejska tutaj bohatersko będzie stawiała się w roli zwycięzcy tych problemów, jeśli okaże się, że zużycie energii elektrycznej będzie mniejsze, bo będzie, ale nie dlatego,
tego, że brukselski urzędnik nakaże przedsiębiorcy w Bułgarii czy w Polsce, żeby ten oszczędzał energię elektryczną. Więc Unia Europejska okazała się nam niestety nieprzydatna, a wręcz może być szkodliwa, bo tak jak powiedział też mecenas Wawer, te ceny maksymalne mogą doprowadzić po prostu do tego, że przedsiębiorstwom nie będzie opłacało się już produkować energii elektrycznej, więc zamiast drogiej energii możemy jej po prostu nie mieć wcale. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora Biura Prasowego Konfederacji Tomasza Grabarczyka. Szanowni Państwo, jednym z głównych powodów dzisiejszego kryzysu energetycznego w Polsce jest między innymi unijna polityka klimatyczna i to, że rząd PiS w sposób całkowicie bezrefleksyjny akceptuje od lat wszystkie idiotyczne pomysły wychodzące z Brukseli. Dzisiaj Komisja Europejska wychodzi z propozycjami ustawiania cen dla rosyjskiego gazu oraz celów zużycia energii elektrycznej, więc już śmiało możemy mówić o tym, że Unia Europejska od Związku Sowieckiego różni się jedynie kolorem. Ona ma żółte gwiazdki na niebieskim tle, a Związek Radziecki miał żółtego sierpa i młota na czerwonym tle. To jest w tym momencie już jedyna różnica, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, jeśli chodzi o podejście do gospodarki, do energetyki. I chociaż wiemy, że nasz rząd także bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnych innych państwach i jest zawsze gotowy do tego, by dosypać kolejne miliardy z budżetu, które tylko pogorszą sytuację na kolejne dodatki, to jednak liczymy na to, że polscy politycy na Radzie Unii Europejskiej będą wetować te idiotyczne pomysły, które Unia Europejska chce nam wszystkim zaszczepić. Myślę, że jest wszystko jasne. Dziękujemy bardzo.